Wraz z nami zawodnik Resowi Rafał Mikulec. Witamy cię serdecznie w Resowia TV. Witam. Rafał, gościmy w bardzo przyjaznych progach Rado Resort Wola Chorzelowska. To miejsce, które stało się bazą dla Resowi podczas obozu zimowego. Jak oceniasz panujące tutaj warunki? Warunki są bardzo dobre do treningu, boisko mamy bardzo dobre, mogę powiedzieć, że mamy tutaj wszystko, jedzenie też jest bardzo dobre i możemy tylko sobie trenować i przygotować się idealnie przed ligą. No właśnie, a tych jednostek jest naprawdę sporo, każdego dnia siłownia, gry kontrolne, o ile pogoda na to pozwala, no i oczywiście masa treningów, wszystko po to, ażeby ta forma przyszła na początek rundy rewanżowej. Tak, trener zaplanował wszystko cały dzień od początku do końca. Na początku mamy siłownię, później wychodzimy od razu na trening, wracamy z treningu, mamy obiad, idziemy od razu na drugi trening. Na pewno bardzo, bardzo ciężkie są treningi, ale wiem, że to zaprocentuje przed ligą. Co twoim zdaniem jest najistotniejsze w takim okresie? To, żeby tą formę faktycznie szlifować, czy raczej, żeby drużynie przytrafiało się jak najmniej kontuzji? Patrząc, co się dzieje teraz z nami, to myślę, że to drugie. Najważniejsze, żeby było jak najmniej kontuzji, bo ja wierzę w tą drużynę i wiem, że jak wszyscy będą zdrowi, to na pewno spokojnie się utrzymamy w tej lidze. No właśnie, przyszła sobota, to mecz sparingowy. Wyruszamy do Lublina, żeby tam zmierzyć się z naszym, bądź co bądź, ligowym rywalem. Jak oceniasz przydatność takiego test meczu? No wszystkie na pewno test mecze są przydatne. Będziemy chcieli się na pewno zaprezentować bardzo dobrze na tle takiego rywala. Przede wszystkim będziemy chcieli sprawdzić inne ustawienie, jeśli trener tak będzie chciał. I co najważniejsze, żeby było na zero z tyłu, a do przodu coś wpadło. No to teraz jeszcze na koniec troszeczkę obozowej kuchni. Z kim dzielisz pokój? Jak się mieszka? I czy jest to taki współlokator niekonfliktowy? Pokój dzielę z Gurim. Oczywiście mamy bardzo dużo tematów, które możemy przeanalizować, przegadać. Na pewno czerpię od niego dużo informacji, bo jest to doświadczony zawodnik i też myślę, że na przyszłość rozmawiałem dużo o inwestycjach i mam nadzieję, że może mi pomóc też dalej w życiu. Powiedz mi, jak to jest podczas takiego obozu, bo wiadomo, jesteście zdani na siebie przez dość długi czas, no tydzień to sporo. Czy tych tematów nie brakuje? Czy faktycznie te relacje budują się jeszcze silniejsze, jeszcze trwalsze, jeszcze mocniejsze? Na pewno, tego też jest obóz, żeby się integrować z tymi kasztanami i myślę, że to tylko nas wzmocni i będziemy mocniejsi w lidze i pokażemy to po prostu na boisku. Oczywiście kasztany, kwestia tego, że jesteśmy w terenie jak najbardziej leśnym, więc chyba o to chodzi. Dokładnie.